W rządowym programie budowy dróg krajowych są również inwestycje bardzo istotne z punktu widzenia Podkarpacia. W ramach tego programu zabezpieczyliśmy środki finansowe na budowę drogi ekspresowej S74, oczywiście na całej długości między Niskiem a węzłem z S12 pod Sulejowem. No, ale ten najbardziej nas interesujący odcinek, czyli Nisko Opatów, oczywiście też znalazł swój wyraz w zapewnieniu finansowania. Prawie 3,5 miliarda złotych. Na tyle szacujemy wykonanie tego ponad 70-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S74 i takie środki w ramach rządowego programu budowy dróg krajowych zostały na ten cel przypisane. O tym, jak ekspresowa 74 jest ważna dla regionu, mówią przede wszystkim samorządowcy, bo to oni od wielu lat postulują o to, aby ta inwestycja została zrealizowana. Samorządowcy ze Stalowej Woli, Tarnobrzega, Sandomierza dostrzegają w niej nie tylko otwarcie komunikacyjne i transportowe naszego regionu, ale liczą, że ta droga wzmocni potencjał gospodarczy, że przyczyni się do tego, że inwestowanie w naszym regionie będzie jeszcze bardziej atrakcyjne niż w tej chwili. Jako samorządowiec, mieszkaniec Tarnobrzega, pamiętam już od wielu lat, jak trwały dyskusje na temat drogi S74. Tylko właśnie to, co pan minister zaznaczył. Zazwyczaj bywały to dyskusje, pomysły, plany, które pozostawały tylko w sferze koncepcji. Od jakiegoś czasu te koncepcje zaczęły się powoli realizować. Dzisiaj mamy wspaniałą wiadomość, że na tę koncepcję zostało zrobione coś, co jest najważniejsze, czyli krótko mówiąc zabezpieczenie finansowe. 3,5 miliarda złotych jest to kolosalna kwota, więc ogromny szacunek, że te środki znalazły się, bo z punktu widzenia naszego miasta, ja nie ośmielę się powiedzieć, że to jest takie otwarcie okna na świat dla Tarnobrzega, bo sami Państwo wiemy wszyscy, jak autostrada A4 wpłynęła na rozwój naszej stolicy tutaj Podkarpacia Rzeszowa. I też liczymy na to, bo jako samorządowiec wiem doskonale, że wszelkie inwestycje, które mają płynąć w dany teren, rozbijają się przede wszystkim o infrastrukturę. Wiem, bo wielokrotnie rozmawiałem z przedsiębiorcami, czego oni oczekują, jeżeli chodzi o dane miejsce, lokalizację swoich przyszłych inwestycji. Jednym z kluczowych rzeczy to jest oczywiście infrastruktura. S74 w chwili obecnej znajduje się na końcowym etapie opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Jest to wszechstronna analiza, biorąca pod uwagę wszelkie możliwe uwarunkowania prowadzenia inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem konsultacji społecznych i zdania samorządów, wójtów, burmistrzów, starostów, prezydentów miast, jak również mieszkańców, tak aby każdy głos wskazujący potrzebę bądź to zmiany, bądź ulepszenia tego projektu był wzięty pod uwagę. Po zakończeniu etapu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego na przełomie roku zostanie złożony wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, uzyskanie decyzji środowiskowej. Zakładamy, że uda się uzyskać w roku przyszłym. Kolejnym etapem będzie opracowanie koncepcji programowej, a po opracowaniu koncepcji programowej przetarg na realizację w systemie Zaprojektuj, Wybuduj. Całość zmieści się w programie, czyli do 2030 roku. Mamy nadzieję, że być może nawet nieco szybciej etap budowy zostanie zakończony.